Siemaneczko, cześć czołem, Czeski z tej strony i gramy dalej w I Am Future. Jestem przyszłością, jestem nadzieją tego świata, albo innymi rzeczami. Ty się tutaj nie masz prądu. O, proszę, nie ma za co. Jedziemy dalej. I tak, właśnie a propos tych samych robotów, to właśnie potwierdziliście też w komentarzach mi trochę, że to jeszcze nie działa tak dobrze, jakby miało działać. O, może tak, bym tak dyplomatycznie odpowiem. I... O, sałata jeszcze. I no, pewnie zostanie to poprawione kiedyś, bo jest to wczesny dostęp tak naprawdę jeszcze do tej pory. Czy my mamy tutaj... O, mamy też tych paneli. Już 10. I myślę, że my możemy w końcu skończyć ten dach tutaj. Zróbmy to. A, tu potrzeba tylko 7. Cyk. Oh no! 5 desek i 6 gwoździ. Gwoździ to nie wiem, gdzie my mamy. Najwidoczniej muszą być one w... tej oto skrzynce. A, mamy jeszcze tyle, dobra. Cyk. Druga rzecz. Bierzemy dechy. Bo dechy widzę, że tak nie za bardzo się zapełniają tutaj. A przynajmniej... A, i też tutaj sobie przeniosłem te drzewka. Proszę bardzo. Jak będę chciał, to sobie po prostu cyk, cyk. I mamy dechy na miejscu. Będę sobie tam przenosił te drzewka w miarę możliwości po prostu. Tak jak te tutaj krzaczory, bo... No, zarówno... Cyk. Zarówno dechy, jak i... biomasa, no są potrzebne nam tutaj w dużej ilości. Zobaczmy, jak to właśnie wygląda sprawa biomasy. Cyk. Ta biomasa idzie tak w dużej ilości tutaj wszędzie, nie? O, tu robal się rozłożył sobie. Cyk. No i proszę bardzo. No, mam nadzieję, że to ogarną kiedyś twórcy i te roboty będą nam bardziej jakoś mogły pomóc, niż przeszkadzać. Znaczy, w sumie to one mi teraz nie przeszkadzają. Jedyne co, to właśnie mam takie upierdliwości, że na przykład tutaj... Nie wiem, czy dlatego, że coś się zepsuło w końcu, czy co, dlaczego na przykład nie niosą, nie? Desek. Bo powiedzmy, tutaj leżą te deski. Albo zajmują się teraz czymś innym. Żeby nosić tutaj inne towary. Czy my skończymy w końcu dach? Znaczy... Po tylu dniach, po tylu wytrwałych... O, a tu ładnie jest. O, i to można też łowić. I grzybki zbierać. I plastik zbierać, którego wciąż nam brakuje. I tu widzę, że też dużo takich krzaczorków jest, których możemy przenieść. O, a co to take? Take me to the window. Nie śpiewaj lepiej ceski. Bo uciekną ludzie. Cyk. Drzewo też możemy przenieść na przykład. Ej, w ogóle to jest tak ładnie. To jest woda jakaś na przykład, nie? O. Tu mogę... Plastik z jakiejś... Baterie. Dismantle. A czemu biomasę bierzemy z leżaczka? No ale dobra, niech będzie. O, jakie tutaj... Jacuzzi. Ulepszenie wędki mamy. Tu jest jeszcze jakieś ubranko wędkarza, a to. Paint Jungle Cambridge. A co to jest Jungle Cambridge? I tam. Okej. Okay. Dobrze łowić rybki, ale ja bym sobie zrobił lepszą wędkę pierw. Żeby łowić lepsze okazy.
Tak ładnie wygląda, tu nie jest tak zaśmiecone, że tak jak mieliśmy na tamtym dachu naszym, że nie mogliśmy przejść, nie? Można, tego na razie. Chociaż tu można butelkę po prostu z wodą wysiorbać. Podoba mi się tu. O, jeszcze te. O, i jeszcze troszkę plastiku. No, takie rozmontowanko, to ja rozumiem. O, proszę bardzo. No, i jacuzzi nie ma? Jakieś widzę te maszyny. Zobacz, zobaczmy sobie najpierw, co my tutaj... O, tu coś widzę, co fajnego. Examine. Apryczki chili. No, Find Cosmo Cartridge. Mamy kolejny item. O, ciekawe, czy znajdziemy to wszystko. Te znajdźki, nie? Wrogowie mamy tylko jednego na razie. A, ale tylko jeden, widzę, jeden na jeden występuje na razie, tak więc... Podejrzewam, że po prostu... Na razie nie znajdziemy też więcej. O, tutaj te rury i te ramy są tutaj, cyk. No to takie fajne rzeczy. O, skrzyneczka. A mogę wejść tutaj do tego pomieszczenia? Chyba nie. Bo nawet to są pomieszczenia, to są kibelki, nie? Bo tam będzie gówno. I to dosłownie. O, mogę sobie tutaj pograć? Czemu nie mogę ten? A może tu trzeba scenę naprawić i będę tutaj zapraszał jakiś kurczę. O, razem znowu jakiś ten. Płytę znalazłem. Dobra, jeszcze dwa itemki tylko znajdę. Jeszcze dwa itemki znajdę i będę zadowolony. O, i tutaj zwykłe butelki też, proszę bardzo. Puste można znaleźć. Coming soon. No i znowu dostaliśmy informację, że a, idź się fakaj, chłopie. Jeszcze nie ma tu niczego. Kiedyś będzie, ale teraz nie ma. Dobra. Dobra, nie, spokojnie. Ja tylko chcę przejść. Dobra, no to baterie wyciągamy. Metal. Gear solid. Liquid. O. Cyk. Ach, tak to jest. Jak się ma jakimiś, kurczę, golfowymi wózkami wpierdziela na dach, nie? O, tu widzę jeszcze to foam. Ja bym tam przeszedł, bo tam jest skrzyneczka. Tylko nie wiem, czy ja ją wezmę, bo ja przecież już nie mam miejsca. Chyba, żebym coś wyrzucił tak na podłogę. O, wędkę, ryby, nie. Robaki, nie. Grzyby? Kurczę. Dobra, może baterię na razie wyrzucimy. Cyk! A co to? Aha, to mikrofalówka. Kurczę, dużo rzeczy tutaj mamy do zbierania. O! Cyk! Tutaj znowu te śmierdzące gnojstwo. Ciekawe, czy będzie można je później jakoś zlikwidować. Na razie mogę tylko przejść obok. A widać, tak jakby coś się... Jeszcze nic nie było, nie? Dopiero ten teren będą robić w przyszłości. No dobrze, no. Ale plastiku to ja bym sobie trochę zabrał i buteleczek. O, proszę bardzo. Tu znowu jakaś roślinka. Jakieś różne rośliny tutaj też mamy. O. Echo. O, tutaj też coming soon. Tutaj też będziemy dopiero zwiedzać kiedyś. Dobra, czyli tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, to my się zbliżamy do końca, nie? Tej gry. Bo widzę, że wszędzie mamy tylko coming soon. Dobra. Dostajmy się do tego Echo Vending. Zobaczymy, co on będzie tam dla nas mógł... co mógłby nam sprzedać. Hello, jestem Echo Mate. I co ty masz tutaj? Kraby, wodę, to możemy pompę kupić, mikrofalówkę, skrzyneczkę za jakiegoś batona. Czyli takie
tutaj no, za papryczkę i jakieś te ośmiorniczki, jakieś ubranka i tak dalej. No jest to wszystko do odblokowania, tak naprawdę. O, i co? I tu w sumie to wszystko, co byśmy mieli tam już tylko. To... O! Czekaj, czekaj. A ja tutaj widzę, że... dużo butów i innych rzeczy. O, i tutaj mam... O, czekajcie, czekajcie, bo ja tam widzę pewien itemek, który chętnie byśmy... Coś tutaj zrzuciłem. O, to. Oh, yes. Kolejny kartridż. Został mi tam coś jeden, jakaś płyta chyba okrągła, albo coś takiego. Ale wydaje mi się, że gdzieś przegapiłem tą płytę okrągłą. Tylko nie wiem jeszcze gdzie. Tu nic nie widzę. Tu smród jest. Tu jeszcze to. Coming soon tutaj. Tu nic nie leży. To jest mikrofalówka. O, czekajcie, a to? A nie, to jest ten. Myślałem, że to okrągłe jest coś ten. No dobrze, w takim razie coś gdzieś przegapiłem i nie do końca wiem, gdzie to na razie jest, ale... dziewiątkę. Krzaczorka to my sobie oczywiście ukradniemy. A co? Będziemy sobie robić tutaj krzaczorka. Cyk, 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 o. Cyk. Oczywiście od razu biomasę to ja chętnie pozbieram. Cyk. Bo tutaj widzę, że do biomasy to trzeba dużo dorzucać. Dobrze, moi państwo, robimy sobie lepszą wędkę. Ja już, o ile będę mógł. Będę mógł, bo tylko wystarczyła ta żyłka. Cyk. Coming soon. Czyli tak naprawdę narzędzia wszystkie już ulepszyliśmy na maksa. Czy workbench można ulepszyć? Można, tylko dwie baterie, bo to trzeba mi więcej. I więcej. O, to możemy sobie zabrać. I więcej. Kabli. Ale kabli nie widzę. Kabli będę mógł sobie zrobić więcej. Parts. Gdzie są kable? Supply? O, jest, dobra. Cyk, 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 cyk. Dobra. I co ja chciałem zrobić? Zapomniałem. A, upgrade'a, no właśnie. Yes, sir. Uhuhu. Taki workbench to ja rozumiem. Craft. To muszę też podłączyć, widzę. Do prądu. O, z tych elektro... Z jednej... Co? Czekaj, mogę robić elektroczęści. Z butelek 5 wody. A, dobra, ciekawe. Co to jeszcze mogę zrobić? Mogę zrobić też to. Jakiś jeszcze lepszy spray na te robale. Baterie będę mógł robić. I mogę zrobić to, tylko potrzebuję to jeszcze. Dobra. Blueprinty. Na 4. Podłączenie. Metalowa barykada. Electrician Garden Band Blueprint. To jest coś ciekawego. Czyli tutaj będzie... A, i tutaj cały dzień, całą noc, jak roślina potrzebuje światła, to możemy ustawić światło dzienne i będzie rosło cały dzień, całą noc. Bez względu na to, czy jest dzień, czy noc, po prostu będzie dostarczało. Albo też można ustawić wtedy noc, tak jak dla grzybów, żeby też cały zaszło rosło, nie? UV Tower. Barrels weight with... To jest też fajne, ciekawe.
Dobra. Dam teraz tak. Przede wszystkim chciał postawić. A niech będzie taki. Niech będzie taki tu. Cyk. Żarówencję. Ach, nic nie powoda. A, bo ja muszę też pootwierać sobie te rzeczy tutaj. Cyk. Aterię. Cyk. Dobra. Gdzie jest ta żarówka jedna? Cyk. I dwie dechy jeszcze. Cyk. A dech tutaj nie przynoszą nowych. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Cyk. A, ja dwie potrzebowałem dechy, wziąłem jedną. No to super. Gratuluję, Cewski. Jakże policzalnej części twojego mózgu. Nieważne. Cyk. 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 Nie wiem, czy będzie za daleko, czy nie, to... Nie. Można, dobra. No i elegancko. To teraz tak. Cyk. Ramek tyle. Tyle mamy tych. Foam. Anel. Ale ja bym chciał tak. To przede wszystkim. Czy tutaj też mamy? Też mamy. I kartki. O, proszę bardzo. I crafting. Blueprinty. I teraz tak. No. Wieże UV. Garden. A może na wszystko będzie nas starczyć? Chyba zabraknie nam jednego czarnego. Aaaa! Jeden czarny! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie ma tu nigdzie takiego... Nie ma nigdzie czarnego! Dajcie jeden czarny! Serio? Serio? Żadnego czarnego? Dobra, to może tutaj pójdziemy. Cykniemy. O, chyba ten niesie czarny. O, 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 o! Niesie! Niesie! Proszę państwa, proszę państwa! Niesie! Ze sobą. To, co nam potrzebne. Gdzie ty to zaniesiesz? Dajesz tutaj? Dziękuję bardzo. Za współpracę. Cyk. Cyk. Crafting. Cyk. Wszystko. Wszystkie blueprinty odkryte, wykryte, zakryte. Znaczy odkryte. Znaczy no, wiadomo o co chodzi. A nieważne. Anti-parasite spray. Ja bym sobie zrobił to coś. I to nawet dwa. Albo trzy. Tylko potrzebuję jeszcze to. Mam tego więcej? Nope. O, to mam tutaj. O, tu jeszcze były te... Kurczę, nie podoba mi się to tak... Dobra, zróbmy sobie na razie jeden w takim razie. Żeby mieć na bieżącą konsumpcję. Kurczę, nie podoba mi się to tylko jedyne, że te roboty tak zrzucają wszędzie. O, tu na te, tutaj jest teraz jeden jeszcze. Ajajajajaj. Dobra, musimy iść też po... Zrzućmy sobie tutaj skrapą. To jest na rybki, to jest na rybki. To jest na rybki.
Trzeba by było sobie zrobić jeszcze jakieś skrzynie na rybki. Powiedzmy nawet, żeby tutaj bym to zrobił. O. Cyk, cyk. Bo tu będzie wejście na ten, na łowisko też, nie? Cyk, to ja teraz tak, potrzebuję dwie blachy. Jak można brać dwie blachy, nie zrzucając to tutaj? To też chyba jest do poprawienia, moim zdaniem, od twórców. Żeby można było na przykład z tej półki brać więcej niż jeden item. Dobra. Czy tu można jakoś też to zrobić, żeby oni tu nie znosili? Nie można zaznaczyć na przykład żadnej tutaj, żeby tutaj były tylko ryby, nie? Nie, to idzie tam, kurde. No właśnie, to jest bzdura, że nie można sobie oznaczać na przykład skrzyneczek, żeby oni tu nic nie wkładali do tej skrzynki. Nic takiego nie, czego bym nie chciał, żeby tam wkładali, nie? No dobrze, no, trudno się mówi. Jezus Maria, smrodzą wszędzie te robale. Ale te wieże UV, co zrobimy, to zobaczymy też, jak one działają. Action. Upgrade modules. Tu możemy sobie oczywiście zrobić jakieś upgrade'y. O, na przykład możemy od razu zrobić to, że cargo mamy większe. Tu na przykład mamy alternative fuel. Też od razu możemy zrobić, bo mamy wszystkie produkty do tego. Dobra. Meta network. O, albo tutaj, bo tu jest coś, jakiś meta. To jest też super, bo tutaj każda skrzynka. To mi się podoba, ja to chcę zrobić. Ale pomalutko. Bo teraz tak, aha, jest noc i tak nie polecimy. Bo jeszcze jest taki patent, że drzewo zakosimy przy okazji. O, a czemu te drzewa są takie malutkie? Aha, bo one odrastają po prostu w taki sposób. No dobrze. O, i ja akurat wyrosło tam jedno. Jakie te robale to brzydale. Cyk. Cyk. No. To mamy teraz tu... Czy ja mogę... Nie wiem, na razie nie próbujmy. Ja bym sobie spróbował zrobić ten ultrafiolet. O. To coś. O, czekaj. Jakbym tutaj postawił... To by mogło być super. Zobaczmy, jak to w ogóle działa, nie? Cyk. Plexiglasse. Cyk. Cyk. Dobra, dwie blachy. A tu nawet była plexiglasa. Obok. Cyk i dwie żaróweczki potrzebuję jeszcze. I pewnie to trzeba będzie podłączyć do prądu. Cyk. Cyk. Dobra. Lecimy. Może więcej tych robotów trzeba było zrobić? Albo tego robota... O, cyk. I co? I jak to działa? Coming soon. Upgrade'ów nie można zrobić. Ale muszę to podłączyć dalej do sieci. O! Cyk. 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 Dobra, jak to tam wygląda teraz?
Mogę tu wrzucić plastik cały, który mam. Cyk, niech się robi. Niech się robi. Kurczę, no chcę zobaczyć, jak ten ultrafiolet tu będzie działał nam elegancko. Mam nadzieję, że będzie elegancko działał. Grzyba jeszcze sobie zakusimy. Tylko muszę podłączyć, zgadza się. Muszę podłączyć prąd. Prąd. Abym mógł zrobić te lepsze wieżyczki. Three contracts, four contracts. O. Może tutaj sobie zrobimy taką jedną, lepszą. Cyk. Dwie dechy plexiglasa. Dwie dechy to gdzieś tutaj mamy. A zrobimy sobie tak, o, cyk. Cyk. I już mamy dwie dechy. Tak więc fajnie mieć drzewa blisko. Cyk i jedna żarówka. Ale to trzeba było chyba coś niedługo pogotować sobie. Jedna żarówka. To będzie tutaj. Cyk. 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 Dobra. Let's go. Dobra. Czy ja mam więcej kabli? Nie. No właśnie, kable zostawiłem tam, a potrzebne będą teraz tutaj kable. La 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 la. La 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 la. A, tylko jeden mam tutaj. No to, aha, i nie zrobię więcej, bo nie mam plastiku. No, z tym plastikiem to taki smuteczek trochę. Cyk. Cyk. Ale wiem, że też właśnie było pisane tam, Daniel chyba pisał, że plastik można co prawda po prostu bez przedęty łowić, ale na razie to ja bym sobie darował tak bez przedęty robić, ale no właśnie moduły, cyk, cyk. Czapeczka, dekoder, 200 końców, znaczy no. A, zniszczyłem sobie. Nie, nie chciałem tego robić. Bo to mi będzie potrzebne tylko. Bo potrzebuję więcej plastiku też. Dobra, może sobie zróbmy ekspedycję. Naszym robocikiem. W ogóle możemy wykupić tak naprawdę jeszcze więcej terenów w tym momencie. Tylko że ja chyba nie wszystko zwiedziłem tutaj, bo jeszcze mam tą kulę mocy do zwiedzenia. O, tutaj jest plastik, to możemy sobie przelecieć. Cyk. Jeszcze był plastik tu. To możemy też. Czy cyk. El plastico. Cyk. Możemy teraz tak. Tu. Od ten lód zgarnąć. Jakąś kulę krysztaliczną. Możemy w ogóle wykupić sobie kolejne też te tereny tak naprawdę. West side. Cyk. I historical side, cyk. Tu nie wiadomo, co dostaniemy. Ogólnie nie wiadomo, co tutaj widzę, dostaniemy. O, to możemy też kartki lutować, dobra. To lecimy tutaj. I co tu mamy? Kawusie. No dobra, bierzemy. Możemy jeszcze tu zlutować to i to, albo to i to. Ja bym to chciał. Bo kabel, wiecie. Kabel i te sprawy. Kable są fajne, bo przewodzą elektryczność. Dobra, bierę. Może odwiedźmy ciocię Auntie. Trade. Nie masz kabli? Ale Matrixy mogę na przykład kupić, bo mam dużo kasy. A Matrixy wiem, że tam mi się przydają. O, mogę nawet trzy kupić, cyk. O!
Standard achievement, że rozpieprzam kasę. Najlepszy. Dobrze, to była owocna praca naszym drudnikiem dzisiaj. Moglibyśmy też porozmontowywać tamte ustrojstwa, które mamy. Ale pomalutku. Matrix Signal go to... Właśnie. Bo potrzebujemy 10 kabli. O Jezus, skąd ja wezmę ci 10 kabli, chłopie? Czyś ty zwariował? Co to jest w ogóle to? Krystal. Pewnie będę do czegoś potrzebował ten krystal. Bal. Tak podejrzewam. A tymczasem, worem lasem, chcemy sobie biomasę pozbierać na przykład. O! I tu się prawie kończy, cyk. Dałoby się jeszcze jakieś robociki, ale to jak widać jeszcze w ogóle nie działa tak jak powinno. I przydałoby się jakieś robociki, które... O! Już nie mam ten miejsca na... Może zrobimy sobie dżemorki. Bierzemy 3. Mamy dużo dżemoru. Jagódek znaczy się. To sobie zrobimy dżemorki do jedzenia. Dobra, cyk. Alright. No i pięknie. Gwoździe może zostawmy. Matrixa sobie weźmy. Baterie będziemy potrzebowali. Baterie gdzieś miałem chyba jeszcze, nie? Czy nie? Tak, mamy tutaj. A potrzebujemy 3, no to trzeba pozbierać jeszcze. Dobra, wiecie co? Bo jeszcze kable robić muszę. No właśnie, bo nie podłączyłem też jeszcze tej ultra filet. To by było chyba na razie najbardziej istotne. A zrobimy to tak, że tu weźmiemy, podłączymy tu. A tu? 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 O. To nie można tak, takiego dalekiego kabla? Dobra, to ja muszę to jeszcze położyć po drodze. Okablowanie. Już z drugiej strony. Nie wiem, czy jakbym tutaj gdzieś pewnie podłączył. A, dobra, nieważne. Czyli potrzebne jest jeszcze electrician. I sobie też pierdykniemy takie czwóreczkę, o. O. Tu na przykład. O. Ładnie. Dwie dechy. To było tutaj na przynosić te dechy, a. Ale widzę, że moje robociki stwierdziły, że nie uraczą mnie noszeniem dech tutaj. Bo powiedział, że weź się fakaj, chłopie, sam se noś. Jedną potrzebuję żarówkę. Czy ile tam było? Już nie pamiętam. Skleroza postępowa. Jedna, dobra. Cyk. 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 O, będzie czy nie będzie? Będzie. Dobra, to mi się podoba. Patrzcie, jak tu ładnie ich tutaj niszczy. Okej. Okay. W sumie tak byśmy położyli nawet to bliżej. To by niszczył zawsze wszystkie robalem. Dobra, to jest fajne. To jest fajne. Jedyne co to... Tak. Dobra, możemy też to zdysmantlować. Cyk. 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 Mamy plasticzek, mamy baterię. Elegancko. Czyli mamy kolejną baterię. Potrzebuję jeszcze ileś kabli. Bo mamy baterię, mamy matrixy. O, proszę bardzo. Cyk. Żaróweczka. Take all.
Dobra, czyli tak naprawdę bym potrzebował tylko jeszcze kabli, których w ogóle nie mamy. Bieda w kraju, proszę pana. To bym sobie zrzucił na razie. Kartki też. Żarówki też. A nie, mamy tu trzy kable mamy. A to i tak bieda. Bieda w kraju. Bo potrzebuję 10. Dobra, no to nie, no to musimy iść na podbój kabli i podobnych narzędzi. Dobra. Plexiglasa. Takie rzeczy musimy rozmontowywać. O! Chociaż z drugiej strony, jak zrobię ten upgrade tutaj, że wszystko będzie do wszystkiego, w sensie każda skrzynka będzie można zabrać wszystkie jakieś materiały, no to ja de facto nie będę musiał segregować tych materiałów w konkretne miejsca, bo będę miał dostęp, jak rozumiem, do wszystkiego. Tak przynajmniej mnie się wydaje. Cyk. A, tu decha wypada. Nie ma jakichś kabli czy coś? O, jakąś zupkę dostałem. Nie. Jest ta zupka? O. Bardzo smaczna. Polecam. Bardzo smaczna zupka. Cyk, rychu cychu. Rychu cychu. No i ładnie. Rozmontowane. To tak po całości. O, jeszcze. O, nie mogę tego zabrać. Inventory is full. Sztyw mordę jeża. Chyba będę mógł zrobić już 5 kabli, a to oznacza, że będę mógł zrobić sobie moduł na fajne rzeczy. Cyk. Kable tu. Mamy to. Mamy to. Idziemy w takim razie po całości sobie zrobić już ten moduł lepszy. Gdzie wszystkie skrzynki powinny, tak jak dobrze rozumiem to, wszystkie skrzynki powinny być połączone ze sobą. Inżynier. Ja bym tego robocika inżyniera zrobić. A jako następnego. Dobra, teraz tak, pytanie. Czy faktycznie to działa tak, jak ja to zrozumiałem? Czyli tu już mało batej. Biomasy. Czy to faktycznie działa tak, że ja teraz zajrzę do obojętnej jakiejś skrzynki i będę miał dostęp do wszystkiego? O! Faktycznie. Łe, dobra, to jest fajny bajer. Teraz sobie może wezmę to. To. No, to jest dosyć ciekawy bajer, bo mogę teraz położyć skrzynkę gdzie chcę i mieć dostęp do wszystkich materiałów.
tu na przykład to, weźmiemy to. El Cabello. Kurde, ale jest burdel w tych skrzyniach taki, że to jest masakra, nie? To jest masakra jakaś, w każdej skrzyni jest co innego. Ola Boga. Dobra, ale chciałem to, to, to. Tak, to włożymy tutaj. Włożymy tutaj jedno. Co na rybki? Chcę zobaczyć w jednym miejscu, poumieszczać to, co jest. Cyk. Taki porządeczek tutaj trochę zrobić chciałbym. Oj, na ile to będzie oczywiście możliwe. To sobie też weźmiemy tutaj, bo to kartki zazwyczaj potrzebne z tym atramentem. Tu, tu, tu. Tutaj żaróweczki. Liquid. Liquid to nie był też tam? Tu. Elegancko. Kupiłbym sobie taką elektronikę i te sprawy. Pierdzieliu. Transformersy. Dobra, na razie w ten sposób. Oczywiście kable. Te bajery. Szmery. Strasznie ułatwia teraz ta skrzyneczka, jak jest połączona ze wszystkim. O, mamy na przykład żarówki jeszcze też. To cyk. I też tutaj to na przykład. To tu. Plastik. Kończę morki to sobie tutaj. O, a nie, nie, bo ja nie chciałem przerzucać, tylko chciałem mieć to przy sobie. Wędka. No dobra. To nam strasznie ułatwia teraz te połączenia, że są wszystkie te połączone ze sobą skrzyneczki. A my zobaczmy w takim razie, co jeszcze możemy złowić na tą nową wędkę. I w ogóle tutaj jeszcze. Znaczy, tu pewnie będą te same. Nie, bo... Tu jest trochę inne rzeczy. Zobaczcie. Bez tej. Patrzę, bo tutaj widzę coś chyba innego mogę... O! Takie potężne rzeczy tutaj widzę, łowię. Ło! Mikrofalówkę! Można tutaj złowić takie rzeczy, proszę bardzo, bez przynęty, nie? A tu może kraba złowić na ten. O, i proszę bardzo, mamy jednego kraba. A co na to? Tu jeszcze mogę jakiś unknown catch. O. Deep Sea Teaser. Proszę bardzo. A co jeszcze na to? Mogę? A, to te ośmiorniczki. Te ośmiorniczki będę mógł złapać i tam coś było na te ośmiorniczki. Dobra, tylko muszę to ładnie złapać w ten sposób. A te ośmiorniczki, tam były jakieś... Wydaje mi się... O, ale nie ta ryba. Ja chciałem ośmiorniczkę. Była będzie ośmiorniczka. Mam cię. Dobra, ja sobie połowię jeszcze. I zaraz do was wrócę, może jeszcze podblokujemy tam z ośmiorniczek coś. Albo z innych rybek. Zaraz do was wracam. Okej. Okay. Połapane. Powiem szczerze, że trochę nudne to łapanie tutaj tych rybek się zaczyna robić. Jedno też, co zauważyłem, to chciałem być cwany. Kurde, co ja teraz nie przejdę tędy? Serio? Ja nie przejdę? Otrzymaj mi piłę. No, chciałem być cwany. I
żarówki, baterie. Dobra. Nie sraj mi tu. W sobie kartki to sobie wykupimy. Złomu też, czemu nie? I chciałem co drugi... A chleba z dżemorem? Plus 60. Dobra. Chciałem być mądry i co drugie łowić, nie? Bo tam to jest taki mechanizm, że raz łowi tą rybę, raz drugi, raz robi tą. I co to jest takie regularne, że raz łowi tą rybkę, o, dobrze tą, a jak drugi raz łowimy to tą. I chciałem co drugi łapać rybkę, raz, być taki cwany, ale, no właśnie, ale nie do końca to wychodzi, bo my jak failujemy, to też tracimy przynętę, tak więc nie opłaca się tak oszukiwać. A możemy sobie kupić kurtkę Sailora. No tutaj tylko już takie o mikrofalówka i takie rzeczy. Nie, w sumie bym powiedział niezbyt potrzebne rzeczy, jeżeli chodzi o... Już, uciekam stąd, nie smróć mi na mnie. Takie w sumie powiem, widziałbym, że niezbyt potrzebne rzeczy, jeżeli chodzi... tu teraz tak, 5 kartek, 7 tych. Teoretycznie powinniśmy mieć wszystko. Tak naprawdę. Moglibyśmy tu rzucić. Rybeczki. Cyk, 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 cyk. No i elegancko. Teraz tak, potrzebujemy 7... Atrament 7, to. I mogę zrobić inżyniera. Tam mogę sobie zaprosić. Mamy tu kolejną przynętę już teraz. I tyle. Możemy odkryć inżyniera. Jezus Maria, te łajzdy tu biegają. Cyk. Cyk. Jak nie mogę? Mogę inżyniera, no właśnie. Już wiemy, co zrobimy w kolejnym odcinku. Będziemy robić inżyniera, który mam nadzieję, że będzie nam po prostu uzupełniał do pieca wszystkie te elektryczne rzeczy, jak będziemy wrzucać biomasę do odpowiednich skrzynek, znaczy w ogóle do skrzynek, i mam nadzieję, że on wtedy automatycznie będzie po prostu uzupełniał nam tą biomasę. O kurde, tylko tej biomasy to ja potrzebuję o wiele więcej, albo tych kwiatków. Tych kwiatków może, bo one tam dają większego powera, tylko muszę odblokować na te kwiatki też odpowiednie. O. Cyk, cyk, cyk. No i kancko. I tyle. Tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. O ty łajzu, gdzie ty? Ale to czerwone. Tutaj automatycznie się niszczą robalki. Patrzę, ciągnie go do tego ultrafioletu. No. Dobrze. Zniszczone. Tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Nara!